Dzień dobry, przepraszam bardzo, co panią zaskoczyło na drogach ostatnio? A dzień dobry, good morning. Proszę pana, bo ja przyjechałam z USA, proszę pana. Nie jestem długo w Polsce, dostałam już mandat. Wie pan za co? To jest troszeczkę funny situations, bo tutaj na polskich drogach są jakieś inne, jakieś takie wymogi. Policja powiedziała mi, że jakieś wymogi mechaniczne, techniczne. Ja po prostu nie wiem, jakieś światła inne, coś tego, jakieś ustawione. Proszę pana, a skąd ja mam to wiedzieć, proszę pana? Jak ja przyjechałam ze Stanów, ja przyjechałam odpocząć, bo tam dużo pracy miałam. Ja jestem taka working girl, po prostu dostałam mandat i to nie mały, bo to było jakieś tam kilka tysięcy. Dobrze, że zarabiam za granicą, a nie w Polsce, po prostu tutaj zapłacić. Czyli lubi pani w Polsce jeździć, tak? Myślę, że lubię. No mam tutaj wnuczka, ale zobaczymy, jak będzie dalej. Jeżeli znajdę kolejne mandaty, znajdę... jak to się, proszę pana, mówi u was? Wycieraczka. Po prostu wycieraczkę, jak dostanę, to proszę pana, nie wiem, czy nie wrócę do siebie na stare śmieci.